pracy. Cześć! Z tej strony Andrzej z kanału Lampel. Dziś robimy z Mikołajem a Siekiem z kanału JEK82 odcinek świąteczny. Skoro wszyscy robią jakieś odcinki z gwiazdorami, świętymi Mikołajami, to samo w sumie. Biorą jakiś śnieg, u nich pada, a my jesteśmy w Rosji i pracujemy dla Rosjan. Mamy przewieźć teraz jakieś części do warsztatu i tak dalej, a oni tutaj na mnie trąbią. Dobra, ruszajmy. Żeby nie było, u nas też będzie świątecznie, przewieziemy im choinki. I żeby było wesołych świąt. Żeby było ciekawie, my mamy Mikołaja prawdziwego. Pomykaj. Pomknąłem! Słuchajcie, kto chce wziąć mnie na hol? Ale to nie ma takiej opcji, dlatego że ja mam uszkodzenie 600 na 600. Dobra, stój. Ten Andrzej, stój, to w takim razie stój. Wiedziałem. No. To ja się spróbuję tu stoczyć z góry na dół, Jarek, czy to jest zły pomysł? Po tej skarpie? Nie. To jest bardzo zły pomysł. Dobra. Ci powiem. No. Widzisz co, foto? Uważaj, bo mi... Dobra. No co? Go wyciągał jakoś? Nie! Krzyknął Indianie. Chłopie, co ci się stało? Wezmę cię na hole, jak nie. Stanął do pionu, po brawe rani. Dobra, chłopie, chwytaj się mej naczepy. To czekaj, stój. No. Dobra, już. Czekaj, bo się muszę przygotować. Dobra. Biedne te choinki tam w tym naczepie. O, dobrze. No to może się zbiły trochę te bombki. Ale jest to ogólnie dobrze. Nie oślepia. O Jezu, jak ta ciężarówka wygląda. Ale słuchaj. Wow. Ale masakra. Jak żyjesz? 600 na 600. Spoko, panowie. Mam tylko 230 uszkodzeń, ale jestem już na dole. Andrzej, ty masz ten? Ty masz sprawną? Masz sprawną, tak? Tak, sprawną. To słuchaj, dobra, to jest kolejny... Powoli, hamuj. Oj, przesunął mi się statyw. O nie, dobra. Damy radę. Powoliciu. Wow! Polecieli. A, stoi na koła, dobra, gitara. Mikołaj, wsteczny i runa. Jeszcze jest tylko jeden zakręt. No i no. I taka ciężarówka za sobą. Ostatnio powiem ci, że zjeżdżałem tutaj tyłem. I nawet mi się udało, bo jest... Biorę cię na maskę. Na klatę cię biorę. Udało mi się bez jakichś... A spadaj z tej bez drogi. Bez większych uszkodzeń zjechać na dół. Nie przejedziesz. No. Koniec, nie przejedziesz. Bo teraz to spadłem, ale udało mi się tu... To nie wygląda dobrze. To bym powiedział, że to wygląda bardzo niedobrze. Tak, mam linkę na dachu, może go pociągnę. No to ciągnijcie, panowie. Ty tym pierdkiem to wiesz, co ty możesz zrobić. Pierdkiem? No właśnie. Dobra, czekaj. Ale... Andrzej, a ty możesz się mnie złapać? A, tu nie, dobra. Powinienem to... Ale ty, a po co ty mnie łapiesz, ty PKS? Oj, nie tu.
Ojej! Czekaj, 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 Andrzej, chłopie, chłopie. Skręć koło w drugą stronę. Lewo, w lewo, w lewo. No, wiem, wiem, po prostu... No. To jest jakaś masakra. Taka masakra. Uuuu! I leżę. Droga młodzież, Andrzej leży. Spoko się. Słuchaj, możesz nie ciągnąć. Spoko się naprostuje zaraz. Jak tam? Żyjesz? No to chyba Rosjanie nie będą mieli hojnek na święta. Mikołaj, uciekaj mi stamtąd. Tja, no i drodzy widzowie, teraz widzicie, dlaczego trzeba bardzo uważać, jak tu się zjeżdża. Nie słuchaj, nie słuchajcie. Cześć, ale, się Andrzeja, ale bo jak... to wcale nie trzeba na nic uważać. Trzeba po prostu jechać. Zaraz cię wypcham stąd. Albo i nie wypcham. Weź mnie po prostu. Poczekaj, poczekaj, znaczy zaraz. Tu tyłem podciągnę, tylko muszę się bawić z kamerą, bo tu nic nie widzę. Cia. A miało być tak pięknie. I tym sposobem. Dobra. Nie Andrzej, gotowy jesteś? Dobra, czekaj, jeszcze, czekaj, dobra, jestem gotów. Pyk, proszę. Danke schön, trochę pognieciona, ale myślę, że w choince się nic nie stało. Widziałeś, tak to się robi. To jest choinka na rynek w Moskwie tam. Wow, ale mam powaloną tą maskę, dobra, jedyny. No to już, piątka i do przodu. Nie ma na co czekać. Ale był za to szybki bardzo zjazd. Nadrobiliśmy. O, i to ile? No Mikołaj już pociął, widzę. Pociął, posanie. Andrzej, jedziesz? Jadę. Przyjąłem po prostu drzewo na kopę. Ty się bujasz? Jedziesz czy się bujasz? Nie bujam się. Jadę. No to wiesz, no to ciężkie jest. Oszukujesz mnie, jakie ciężkie. A Mikołaj, a ty gdzie uciekłeś? Ja wiem. A, chciałem ci powiedzieć, że ten... Ej, ty, gdzie ty Mikołaj jesteś? Kurczaki. No dawaj już tak, żeby to... Ja ci zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy. Że my nie odblokowali, nie dałem sztabu. Nie, że wiesz co? Musimy no i tak czekać na Andrzeja. Bo on wiezie punkty warsztatu. No, on wiezie punkty warsztatu, to jest raz. A druga sprawa, musimy jechać tak po paliwo. Tak, po paliwo to jest drugie jechać. Po paliwo no trzeba jechać, bo tam te Urale. Krazy? Te krazy. Bo Urala prawda, to krazy. No ten C250, no ten C255 no on jest bez paliwa i bez. I uszkodzony cały, nie? To dobrze, że mówisz. Dobra, lam odblokuj warsztat. Słuchaj Jerek, to ty weźmiesz naprawcze, zabudowa, ja weźmę paliwo. Nie. Ja nie biorę drzewa. Ja wezmę dobra paliwo. Ja wezmę drewno, tylko ja muszę wziąć kraza. To ten, to ty, nie, weź ten, Mikołaj, zamontuj sobie tą zabudowę, tą, co ja mam. Już. A Andrzej niech jedzie jeszcze po paliwo, a my jedziemy tego kraza ściągnąć sobie. Bo on jest... Cię zostawiają mnie na pastę losu. No jak na pastę losu? Już od razu na pastę losu. Ten to tylko jeden. Dobra, jedziemy rok. To nie ten. Czekaj, to jak już tu jestem, to sobie troszeczkę ustawienia zmniejszę tutaj.
Poziom głośności. Ej, nawracaj się do tyłu. Tyłu. Aha. Dobra, dobra. Po co ci to, po co ci ta przyczepka do szczęścia potrzebna? Żeby ładnie wyglądała. No nie, bo tutaj będzie ciężko manewrować, nie? Przyczepkę se zostaw, bo ona ci tam do niczego się nie przyda. Na pewno. To weź se punkty na... Punkty se naprawcze. I ciśniem. No dobra, punkty garażowe są raczej niepotrzebne. Nie, więc... nie, już punkty garażowe, nie? Teraz... Teraz no... Weźmiemy teraz tą przyczepę... Czekaj, nie przyczepę skrzyniową, tylko... Mam wziąć na... czekaj, co miałem wziąć? Mikołaj... Paliwo. O Jezu, Mikołaj... Paliwo, tak? Mikołaj nadąża za mną. Dobrze. Pomału, pomału, już powoli. Ty tą główną drogą jedziesz? Już cię gonię, poczekaj chwilę. Idź za głosem dźwięków. Wiesz, że ja mam mutę. Grę mutę. Aha. Chyba taka krótka cystyna paliwowa starczy, nie? No stać! Bo ta bo chyba. A, to ja trochę w prawo muszę odwrócić. I tu uważaj na zakręcie, bo tu są kamienie. Kurde, ja trochę źle pojechałem. Może jeszcze dobra. Może jeszcze zdążę się wycofać. Ciężko, ale... O jest! Tutaj są kamienie. Stoj. Tu są kamienie, choć tędy może pojedziemy. Tędy może będą mniejsze no, te kamyki. No, chociaż tu to samo. Powoli, 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 powoli. Hamuluj tylko dobrze. Bo na tych kamieniach szybko łapie się te... Szkoda? No. Dobra, chyba wiecie co, zanim pojadę to zawrócę, bo sobie już uszkodzeń narobiłem. Jak to już sobie uszkodzeń? To mój to paliwo się pechro, tak? A bo wyjeżdżałem w słup. Nie zdążyłeś porządnie ruszyć, a już masz uszkodzenia. Tam, że z góry spadną, to rozumiem. Tylko teraz czekaj, bo tu gdzieś była głęboka przeprawa, tylko już nie pamiętam która. Zastanawiam, żeby się tak nie wyładować za bystro. O. Zobaczymy. Może damy radę. Rzeczko? Mhm. Dobra, to to... O Jezu, przyłączyłem się nie na to, co chciałem. Nie. Idź mi normalnie. To jest to. Aha, bo to masz kamaza. To się... No ja, czy to jest to? Chciałem chwilem... Czek wyszło, dobra. Czekajcie, paliwo to było jak do paliwa? Tam gdzie się zakopałeś, jak my próbowali. Teraz w prawo, teraz prosto... Te czarne punkty na tej mapie, te czarne ciapki to są kamienie. Aha, paliwo to jest, czekajcie, to najbliższe paliwo, czyli a gdzieś, tu. A gdzieś ty pojechał? Musiałbym teraz zawrócić tu i... Czekajcie, a tu tak mogę? No mogę, no tędy bym pojechał. Tędy. A wy jedziecie do mnie? Nie wiem, pokraza. Oj! Ale w drzewo, żem trzasnął. Tutaj, paliwo i tu chyba. No, dobra, czekaj Mikołaj. Okay, ja się... No to tu. Poczekaj chwilę. Tu pojadę. To ja dobra. Czekaj chwilę, poczekaj. Albo wysunię tędy i ty mi dogonię. Teraz tak, poczekaj moment. No co, ty mnie naprawiłeś? Czemu ty mnie naprawiłeś? Naprawiłem kraza i potem ciebie. Po co mnie? No to wiesz. To przecież. Tylko tak, ten sprzęt co ty masz, nie? Tym, którym jedziesz. Ten kraz ma paliwo? No, ma 50 litrów, więc tak ci powiem, że tak niebezpiecznie. Ale co jest najgorsze, on ma opony szosowe nie? To ja ci powiem tylko taki numer jeden mały.
Taki mały numer. Poczekaj na Jarek, byście tam w lewo poszli, jak nic nie widzę. To jest tak. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie wpaść w błąd. Odstaw sobie go trochę do przodu tylko. Tego? No, tego tak, no, odstaw sobie tak troszeczkę do przodu. Tak, żebyś mógł wyjechać drugim pojazdem przed niego. Holować? I se tak, podłącz se tą ciągarkę. No bo on ma te szosówki, to tak ci powiem, że to ty tak daleko, to ty nie zajedziesz na tych szosówkach. No, więc se podepnij i musimy go do warsztatu zaciągnąć, nie? No. A tu się już robi, powiem ci, że ciekawe. Pozna. Dobra, poczekaj, Jarek, poczekaj, bo ja muszę go podpiąć jeszcze. Dobra, 3-2-1 poszli. No to dawaj. Wiesz, że pod tym, pod wyciągarką, jak masz pod drugi sam, no, to dodajesz gazu tym drugim pojazdem? Wiesz, no ale tam musi być link włączony, ja sobie włączyłem. Tak, musi być link. Lino. Lino musi być połączony, ale dodajesz gazu pod tym, pod klawiszem. No. Że jak gdzieś tam cię przyblokuje czy coś tam, to możesz, wiesz, możesz go tam, że tak powiem, lekko podciągnąć, nie? No, no. Wtedy masz, powiedzmy, mniejszy opór. Delikatny, nie? Ale to Majoro, ty... Nie wiem, bo mam najniższe szczegóły. Macie paliwo w tym? Co Andrzej mówisz? Macie tam paliwo? Nie, nie mam paliwo. Ale my na razie paliwa nie potrzebujemy. U was też jest nic, nie? Niestety. Jedziesz, Mikołaj? Zniknąłeś mi, nie wiem. Jestem już przy paliwie. To Andrzej sobie zatankuj to paliwo. Ja ci zniknąłem? Aha, ty góry, jedziesz tędy. No ale możesz jechać prosto do tej drogi. Jedź prosto tutaj do tej drogi, powiedzmy, błotnistej, nie? No i później tutaj tym błotem szerokim takim musisz jechać. Musisz kręcić, jak dojedziesz do tej głównej drogi, kręcić w prawo i jedź cały czas, nie? Dobra, to gdzie się panowie spotykamy? Dobra. Jest. No, Jarek, wyjedziesz za przede mną. 1200. No, wyjeżdżam. Powoli wyjeżdżam, powoli. Czekaj, bo ja tu się podciągnąć deko. To nie będzie takie hop-siup, jakby się nam wydawało. Nakręcić. No dopiero początek. A ty też masz na 900 stopni nastawione? Nie mam, bo ani tutaj, ani w Eurotracku, ani w Farmingu nie ma 900 stopni. Jest 900 stopni w Eurotracku. Jest. Obraca się kierownica o 900 stopni. Poczytaj aktualizację. To był bodajże patch
1.19 chyba, albo 1.20. Mówię ci, tak było. Ja śledzę wszystkie aktualizacje, więc wiem co mówię. No nie wiem, ja w każdym razie widzę te 9 stopni jakoś tak... Nie... Ja nie używam we wszystkich grach. Nawet jak gdzieś tego nie ma, no to powinno się obracać mimo wszystko 900 stopni. No ale właśnie się o to chodzi, nie obracam. Ale wiesz, ja korzystam z potencjału kierownicy mimo wszystko. To wiesz, to już nie będę patrzył, czy koło wirtualne się tyle samo obracą, co za różnica. Koła powinny się tyle i tyle obracać. No dobra, tyle, ale to nie o to chodzi. Nie pod tym względem, że się ty nakręcisz kierownicą, tylko żeby na przykład delikatnie skręcić kołami, to musisz zrobić prawie 3/4 obrotu, nie? Pod tym względem. I to jest, wiesz, i to jest na przykład drażniące, przynajmniej dla mnie. Przecież w Eurotaku tego nie ma, tam delikatnie sobie skręcisz i jest git. Przecież sam gram na tej kierownicy, to wiem co mówię. Delikatnie skręcasz i delikatnie jest, więc to... To no to tak może tam jest, że... no ale w innych tych, w innych grach, no to tego nie ma, że... To ci powiem, Spinta jest zresztą mniej więcej, tak jak patrzę, no to... Nie jest tragicznie, bo tak, no na przykład skręcę sobie teraz lekko koła, no to wysunąłem sobie troszeczkę teraz koła, nie? I troszeczkę są skręcone, na przykład teraz sobie wysunę o... Czekaj, bo teraz sobie odjeżdżam. Teraz sobie wysunę o... teraz sobie tak... No nie wiem, tak o połowę skręciłem sobie kierownicę mniej więcej. Tak na 90 stopni, to... Znaczy też nie jest to 90 stopni, tylko... No teraz tak patrzę... Robię teraz taki obrót, no to się zgadza. Robię tak. I co, ja ci powiem, że tu się zgadza obrót. I co, masz całe 900 stopni? Tak. No ty. Tu się wszystko zgadza. Bo przecież wiem, jak jest ustawione w autach przy skręcie, no to tu się tak... Dla mnie tak, wiesz, no... Na oko wygląda, że wszystko jest... Tak jak powinno być. Ja mam ustawione na 860 i powiem ci, że te ustawienia mi odpowiadają. Nie wiesz, ja się wolę nakręcić, ja mam jeszcze sobie ustawione takie wieś siłowe po to, żeby jeszcze bardziej się nakręcić. Czekaj, czy ja dobrze jadę? Pytanie. Ale nie będę się zatrzymywał na tej górze, żeby to sprawdzić. No. A też nie, tu jest chyba właśnie. Chyba. No jest, 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 dojechałem. Gdzie ty to jechałeś? Dobra. Ja to muszę sobie zrobić tak. Ej, co mnie walisz ty? Szoszonie. Przepraszam, przepraszam. Ja raz będę mógł jechać pierwszy do tataku? Oczywiście. Jest, tylko ja sobie muszę tutaj zamontować. Jakie bierzesz? Długie? Andrzej, poczekaj tam, Andrzej, stój. Długie, długie, długie. Poczekaj, do was dojadę. Nie razem już. Ale jak my idziemy w tamtym kierunku? Nie, czekaj, no gdzie dobra, ty jesteś? No to poczekam. To my tam tamtędy jedziemy. No i dobra. A, ja chciałem wymusić. Pierwszeństwo? No. To paliwo ma, że naprawę? A na pewnie. Co? Naprawy nie ma. A po co nam naprawa? No, ze mną jedziesz. A, ty, ale czekaj, czekajcie, to tak to... Andrzej, wróć się do tego, do warsztatu, weź sobie przyczepkę no. Naprawczą, tam jest jakaś taka. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo wiecie co, ja nie dam rady z tą przyczepą, będziecie musieli mnie ciągnąć, ona jest za ciężka. Jaka przyczepa? Potem. Ale nie taką długo, małą przyczepę tam się bierze, ona tam ma 400 punktów naprawy chyba. Jeszcze, wiesz co, ja mam, ja mogę sobie koło domontować i to będzie to koło samo. Koło domontujesz, będzie... to będziesz miał tylko 100 punktów naprawy, a nie. No to starczy wam 100 punktów naprawy. 100 punktów naprawy. To ja mam sam sobie. Ej, Mikołaj, skręcaj, gdzie ty jedziesz naokoło, ty, synku? To poczekajcie na mnie. Dawaj. Ja jadę się ładować, nie? Gdzie ty jedziesz się ładować? Tak, tak.
Ja jestem na drewno, a nie na skład drewno. Czekaj, przepraszam, to ja ci pomyliłem z Andrzejem, to Andrzej tam był koło kocioł. Dobrze, dobrze. Ale wiesz, że będziemy musieli z tymi długimi wracać tą samą drogą? No wiem, wiem. Znaczy teraz pewno właśnie. Hihi. Ja wiem, to jest do tego Warszawy dla ciebie, ale... Powrotem no, z drewnem do tego Warszawy, z drewnem był co chcesz? Narzędzie, koszyk. Koszyk to szczepa. No, mam 600 punktów naprawy, jest jakieś no. Taka krótka no, przyczepa. O to chodziło. To właśnie naprawy, o to chodziło, no. Tak. No. Tam ona ma jeszcze... To się nazywa koszyk chyba, jakieś narzędzie koszyk. I ona ma tam jeszcze chyba beczkę z paliwem na tym, tak? No, ale no, to tego paliwa tak, nie musisz uzupełniać. No tanku już, tanku to już nie chcę tam jechać. Nie, no. Tam nie musisz jechać, tutaj wystarczy jak pojedziesz. Dobra, to poczekacie na mnie. No zaraz, zaraz mam tego oni przy rzece. O, przystawko. Słuchajcie, tylko gdzie tutaj skręci? Nie, rzeki, no to to nie, jedź tam. Andrzej, jedź tak jak jechałeś do tego asfaltu i tam w połowie drogi jest taki skręt w las i tam jedź, nie? A czekajcie, no to ja jedę no. Za wami, no to dobrze, no to teraz, czekajcie, to teraz... No to teraz jak tu jestem, no, to w lewo. W las i cały czas prosto tu. Ale mu też dzisiaj, Andrzejku. Ja już czuję tą przyczepę. Poczujesz ją dopiero za jakiś czas. Mikołaj, pojechałeś w prawo, tak? Tak, zaraz wyjechałem z rzeki. Bo mam tak prosto tam przez te kneble, ale... Tam są tam było z górki ładnie po kneblach, ale mówię... Z powrotem też tam, gdzie trzeba udzielić tamto. Łacie, tam... ale macie tempo. Poczekajcie gdzieś tam na mnie, my się bo was nie załadować. Dogoni, nie ma opcji. Wygonisz na szansę, wygonisz, bo my jedziemy. Zanim się załadujemy, to jeszcze trochę czasu minie. Tak, greju mu. Ue. Ja chcę na dwójkę wskoczyć nawet. Tą stronę będzie ten Mikołaj, fajna droga, ale z powrotem ona nie będzie wcale taka fajna. No z powrotem też, nie wiem. Nie, bo zobacz, zjeżdżasz z górki, a weź teraz pod górkę. Cieszę się, że tu, bo ja bym jechał tą drugą, co my teraz za Bajerski się wstawa, ja bym poszedł prosto za tamto, to była górka, byś widział. Nie, tam nie ma takiej górki. Chcesz się przekonać? To możemy jechać z ładunkiem tamtędy. Chcę się przekonać. Dobrze. Jak nie podjedziemy, to gdzie lotnicy będą mieć do ciebie, do widzowie. A ja się tą drogę tutaj powyżej. Nie, pewien. Pewien, że jakbyśmy się zapnili, papali gdzieś już. I się brali za. A, pinki, była, nie. Była. Ona, ten, Andrzej, ona była, bo ty nie widzisz naszych śladów. Właśnie tu jest też to trochę to tak... Znaczy, ja ci powiem, że jak jadę za kimś, za którymś z was, to ja... Tuż za nim, to ja widzę ślady, które zostawia. Widzę, że na przykład jest gdzieś szerzej. No tu są wasze ślady, ewidentnie, bo widzę, że są szersze, gdzie niegdzie takie po moich idzie. No, a ja ci widzę. Mówię, że nie widzisz. Prawda. No super, już żemutku. Dobrze. Mówi się, że utknąłem. Jedź.
Jak to ustawić? Normalnie. Umieścić go w odpowiedniej pozycji, najlepiej prosto. Czemu ja tego nie widzę? A, bo ty jesteś we mnie, a ja w tobie. No. On jest w tobie? No. Kurde, jak co wy tam robicie? No się pytasz, no to ci mówię, no. Żeby nie było. Jarek, czyli chcesz jechać tam, gdzie ja mówię, że jest ciężko, to mówisz, że jest łatwo, tak? Tą drugą drogą. Czekajcie, dobra. Wy jedziecie teraz przez warsztat, ta. Będziecie jechali? Przez tak jak do tego pierwszego, tak przez te ferajne wzgórze i tak dalej. No, i czyli po odkrytej części mapy. Koniec. No to ja na was mogę tutaj poczekać w sumie. No ja jak musisz wy tu zawracacie, chyba że idziecie drogą. Już? No. A no to poczekajcie na mnie. Ej, poczekajcie przy tym drewnie. Gdzie wy jesteście w ogóle, bo ja widzę tylko jajka. No podejdź tutaj do tej drewutni, bo tu leży, dawaj. Dobra, a widzę ciebie, no dobra. Dobra. Dobra, teraz w prawo. Siedmiu zgadza, zero. No ja teraz. Znaczy z paliwem to ja ci się powiem, czuję najbezpieczniej. No bo wiem, że mi się nie skończy tak szybko. No paliwo ci się szybko nie skończy, no. To na pewno. A no. Koj, naprawdę leżysz? Czy oszukujesz mnie? Tego bym sobie nie zapomniał. Jechamy, jedziemy. Musimy rozjechać, odbiłem i ściągło. Ej, co z obiadem świątecznym? Jak to co z obiadem? No wiewiórkę Mikołaj tam trącił gdzieś. Nie, ja właśnie uciekłem od wiewiórki, dlatego jest to co ja. No bo przecież jedziemy który? Drugi dzień? No. Łopanie. Co, wywaliłeś całe drzewo? Ano. Ale uszkodzeń zero. Ja zauruchom ci mi tam idzie, z rury idzie dym. Ale w lewo jadę, dawaj, od razu w lewo, tu nie jedzie, tu lewo, to... Dawaj tam, gdzie jedzie lama, na lama się kieruje, od razu tutaj tu idzie, to nie niebezpieczne. Bierz tą wyciągarkę. No. Widzę jakieś światło. Dobra, podziękował. Widzę światło! Dobra, dzięki. Już to przyczepę. O, długie, możesz złożyć czy nie? Tak, tak. I jedź jeszcze raz się załaduj. Dobra, to ja może sobie zgaszę silnik. Poczekam na was. Tutaj. Na biegu może zostać, nie odjedzie. O-u. Światła wyłączę. Nie ma nawet akumulatora. O, cienko widzę. To cienko. Cienko to ty dopiero zobaczysz. Poczekaj, to jeszcze nie jest tam. Dobrze, że ja nie widziałem czegoś takiego. Czekaj, Mikołaj, bo ja... Mikołaj, ja ci powiem, z cofaniem mam nie lepiej. Bo ja mam te... koła w przyczepie, które się samo skręca. O ludzie, Jarek, tam problem. Będzie góra, skurwy, nie podjedziesz tam za chuja. Mogę cię wciągnąć, dobra, dobra, Jarek, idź, jak dobra, przyczepać się po widzeniu kładzie, ale dawaj... Co, nie możesz ujść? Nie możesz uciągnąć? Zakopał się? Nie, na pieńku pewnie z tyłu siedzę. No to do w prawo i do tyłu i potem w lewo i do przodu. W tym żadne. A co wy tak w ogóle robicie? Idziemy. Dobra. Czekaj, ja bym cię naciągnął. Poczekaj, no. Bo ja nie wiem, siedzę na pięćku, no. Poczekaj, stary, poczekaj.
A nie łatwiej by ci było już po prostu jechać do celu prosto, tak jak teraz stoisz, no, i po prostu skręcić i jechać prosto cały czas. To dojedziecie do celu. To jest prościej. Dobra, to co dobra, tak dobra, kręcić. Mikołaj, uważaj! Dobra, no. A dobra, ci bo na pinku, bo koło. Dobra, koło na pinku. Omówię, że na pięć. To jadę za tobą. Czekaj. To Mikołaj, jedź się za ładu. No ładę i za tobą, ale nie wiem, ja sobie chyba pojadę tą lepszą drogą. Ja ten nie, tylko tą główną, co tam przyjechał. No to jedź sobie jak chcesz. Ja jadę tędy. Dobra, spoko. No witam, witam. Spotkamy się nad jeziorem w takim razie. Dobra, nie ma problemu. Ojej. Widzę, że popylasz. A jak? Nie ma co. Nie ma na czym się zastanawiać. A ty jedziesz za mną? No. Próbowałem wrzucić dwójkę. A ja jadę, mam dwójkę cały czas. Drzewo jest relatywnie lżejsze niż paliwo plus jeszcze. No nie powiedziałbym. Drzewo jest ciężkie, cholernie ciężkie. Wiem ci, że tam kumpla byłem, bo kumpel jeździ akurat. To taki no, no, taki mały piwak. No nawet tam towarzy, nie? Daj mi to, czy to silne, nie? Kurde. Nie wiem, unieść, no bo tam taki pinel, nie? Się można zdziwić. Ty tam podjedziesz? Ja? Tak. Czemu miałbym nie podjechać? Powiedz. Na wyciągalce, tak samo jak ja. Dlaczego miałbym nie podjechać? Matko i córko. Coś tu popsuło. A, widzisz? Przywiązałem się do drzewa i mówię, coś kurde hamuje i hamuje. Czy próbuję pchać? A co świetnie rad. Znaczy się radziłem. Nie podejdziesz pod tym górę, co się nie da. Ja już jestem. A? Pewnie. Kurde, ominąć to. Jadę czy nie? To co, Mikołaj, czekać na ciebie, tylko jedziesz pierwszy? Znaczy co, teraz tak, poczekaj, bo... Znaczy ty będziesz prowadził, dawa, ale... Ale kurde, nie chcę, żebyśmy tam się rozdzielili. Chyba, że chcesz przejechać przez jezioro i za jeziorem się zaczniecie. Żeby no, cię tam przez... nie utknął. To przelej przez wodę i tam zrób mi miejsce za jeziorem, żebym tam nie stanął. Poczekamy tutaj przed jeziorem, poczekamy, bo to będzie przed jezioro, będzie fajnie przejechać. Dobra. No to, no to zgaśmy chyba się linki. Po co chyba, że ty pierwszy pojedziesz i będziesz nas wyciągał w razie czego. No... No mogę w sumie. Ale problem jest taki, że musimy się trzymać dość blisko, bo ja nie mogę cofnąć tą przyczepkę za bardzo. Bo ona ma ten skrętne osie, nie? Tą skrętną oś i to powoduje, że... To farmingu jest trudno zrobić, a co dopiero tutaj. I farmingu jest prosto zrobić, ciągnikiem. No ja nie umiem operować tą skrętną osią. Ciągnikiem jest prosto. Podczepiasz dyszel do przodu ciągnika i kręcisz sobie. Przodem. O
oczywiście, przodem ciągnika i wtedy widzisz, jak ona się skręca, bo przód ci się, przednie koła szybciej ci się kręca. Przodem jest, powiem ci, że łatwo, tyłem jest przerąbane, to nie powiem, bo tyłem to nie umiem. Nie umiem wycofać sobie. No to będziesz musiał mnie pouczyć, jak się nawet to przodem robi. No prosto, jak chcesz skręcić, żeby przyczepa skręciła w lewo, to ty kręcisz w prawo i na odwrót. No to, się, to jest takie, wiesz, no. To jest takie dziwne trochę uczucie, nie? Ale no mówię, jak chcę sobie potrenować coś tam. O kur... Łączenie ze Steam widzieliście. Ja miałem łączenie z tym Steam. No ja miałem łączenie ze Steamem. Już myślałem, że nas wywali. Przodem, jak będziesz chciał, to sobie popój właśnie taką jedną przyczepkę podczepić sobie pod z przodu i cofaj. Znaczy ty będziesz jechał przodem, a przyczepkę będzie cofać, nie? Pod tym względem jest prośba, bo... Znaczy powiem wam tak, ja się zastanawiam, czy tej przyczepki z naprawczej nie porzucić. Oj, nie. Byłoby mi zdecydowanie łatwiej. No bo tak naprawdę to słuchajcie, no raczej wam nie będą potrzebne jakieś szczególne punkty naprawy, nie? No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, wjadę w tą wodę. Masz z lewej strony moje, masz kupę miejsca, możesz sobie przejechać. Spokojnie. Będę odpalał silnika, bo mi się nie... No bo dobra, niech stracę. O! Czekaj Andrzej. Dobra, ja już tu przejadę. I to postoję w tej wodzie, o. Gdzieś po środku, żeście się mogli łapać. Uwaga. Tu gdzieś trzeba stanąć. O. Kończy mi się paliwo. Paliwo, jedziesz? Paliwo. A chłopie, gdzie ty jesteś? On przy drzewie. No to spoko. On jest przy drzewie. Teraz najfajniejsze, aby tylko nie wpaść w kolejne. Po kolejne. Czekaj, to ja... Czekaj, zjedź tutaj, tutaj, a ja pojadę tutaj pierwszy. Jest... Tylko, że jak ja tutaj się nagryzę, nie mogę zatrzymać... Wiesz co, jedź. Jednak jedź, bo ja będę cię najbliżej mijał. Bo jak ja się tu zatrzymam, no to stracimy ci, mnie ci ostatnią drogę ratunku. Bo ty gadasz, jedź śmiało, rzuć jedyn. Rzuć jedyn. No, żebym ja się, żebym po prostu, bo nie mogę tu się zatrzymać. Skoczyć na trawę i drugą stroną jechać. Jedziesz, ciśniesz. Leciał jak burza. No nie czuję się jakbym pływał. Kołaj, gdzie ty jesteś? Pakujesz prezenty do worka? No. To jest to wory. A gdzie masz swoje idzie? Elfy? W mojej fabryce elfy jedzą ponad godzinę. Produkujemy wszystko od broni do heroiny. O, ja zaczyna. A gdzie są te renifery? A wszystkie renifery na miejscu już od dawna. Jechałeś? Nowoczesny Mikołaj. Bo ja tam poszedł jeden, to mu nie było raźnie. Nowoczesny Mikołaj. Nowoczesny. Andrzej to puścić po 22, żeby tego dzieci nie słyszały, bo to... Jak się dowiedzą, że Mikołaj... Rudolfa Czerwononosego wziął, przerobił na pasztet, no to już... No to wiesz, będzie wiesz, to mogą nas do sądu pozwać. Pomóc wam tam gdzieś, bo ja tutaj to jadę sobie. A Mikołaj, tobie paliwa nie braknie? 38 litrów. To jedź Mikołaj pierwszy.
Dobra. To je. Ja mam 78 jeszcze. W drugą stronę koła, jak ty jedziesz? Jedź tym śladem, bo już nie wyjedziesz. Jedź cały czas przez to błoto teraz. No ale na górkę ciśnę na długim biegu. Ty nie ciśnij, tylko tutaj ciśnij do tyłu, a nie. Oj! Aha, do tyłu mam cisnąć, dawaj. Dawaj nam paliwo, a nie. A na górkę się nie wycofiecie? Bo potrzebne nam paliwo. Ale słuchajcie, no bo wiecie jak to jest cofanie z tą przyczepką. Ja nie cofnę to za bardzo. Z przyczepką, jak biegnie z zepsutą rzepką. Mogę ją wypiąć i wtedy do was nie dojadę. Nie wypinaj, tylko wykręcaj tam. Ja, super. No Mikołaj, jedziesz czy nie jedziesz? Kurde, bo mi jadę, spadło. Jadę, nie mam. Spadę. Pada mi ta przyczepka w kolejne. Wow! Po krzakach. O! Musisz bardziej w lewo, ja, bo... Ja ją zepsuję. To właśnie widzę, ale wpadłem kołami. A właśnie. Słuchajcie, ja nie jestem w stanie cofnąć. Już mam ją na 90 stopni. Może do pluta ci dojadę, ale wątpię. Wiecie co? Mogę zrobić co innego. Tutaj mogę spróbować zawrócić. Już to dawno powinieneś zrobić, a nie wiem na co ty czekasz. Dawaj do przodu, bo cię zepchnę. Uciekaj mi stamtąd. Uciekaj, popchnę cię. Oj, nie ma cię widzę, tam. Że jedziesz. Poszedł. Dobra, jedziesz. Poszedł. To chcesz paliwo czy nie? Dobra. Chcesz jechać, okej. Na razie jedź. Na razie jedź. Nie? Bo pod górkę tu jest, wiesz? To się zatrzymywał. Jak mu braknie paliwa, to wtedy. Dobra, ale panowie, dalej jazda stamtąd. Bo ja łapię rozpęd. Poczekaj tam na tej górce, Jerek. Poczekaj. Tak, teraz ten mówi poczekaj, jak ja już... Nie mnie załatwili. Ty, ja to ciężarówkę to prawie jak tym. Driftem jadę. No dawaj tutaj. Ale to do warsztatu się nie doszłapiesz? Nie. Zero litro. Brak paliwa, zatankuj przy pomocy dodatków lub odchodzi do warsztatu. Andrzej, tank. Tank. Dobra. Ja też. Ile macie uszkodzeń? Jeden. Pchnij, no. Ja jeden. Jerek, tak nie pchnij, delikatnie, no. Zobaczymy, czy wyjadę na tym deku. O. Dobra. Czekaj, ja pojadę, poczekaj. Mnie na razie nie tankuj, ja się doczłapię. Powinienem się doczłapać do warsztatu. To sobie tam 200 litrów zatankuję, a później najwyżej na drodze gdzieś mnie tam dotankujesz, jak braknie. No, stój Andrzej, stój. V. Wiem, że V. I teraz... No nie poszedł tylko tutaj. Dobra. No ruchy, bo mi się machina grzeje. Paliwo tracę. Ty, a ciekawe czy... Jak tak gazuję, to nie widzę żadnego zużycia paliwa, czyli muszę... No bo tutaj nie ma zużycia paliwa, jak gazujesz na luzie. Trochę lipa. Tylko jak jedziesz. Byłaby, żebyś jeszcze na tym tracił paliwo? Ty, no to normalnie jak jedziesz prywatnym samochodem, to co, jak stoisz na światłach albo w korku, to nie no tracisz nie. paliwa? Tracisz paliwo, no tracisz. Fajnie, minimalnie, ale tracisz. Powolny z tym drewnem jesteś. Chcesz się zamienić? Nie, ja mówię do Mikołaja. To w tym gdzie
Do postawienia, to zrobimy tak, ja nie wiem, jak to mam. Ty, a po co ty do tego warsztatu przyjechałeś? Do kumpla na ćwiartyszkę. Mówisz na ćwiartyszkę? Ano? Jedziemy, chłopaki, jedziemy. Zaprowadź. Ja mam jechać pierwszy? Jedź. No jedź, Mikołaj. Puszczę cię. Będę zamykał stawkę. Oj! Przedoprzyłem. Wrzuciłem piątkę. To dobrze, że wstecznego nie wrzuciłem. Tym małym nosem to te zakręty złapiesz szybciutko, a Mikołaj będzie leżał. Albo i ja. A żeby cię. Bardzo to chacharstwo, nie to widzę. Ale popyla? Kurwa, popylanie. No panowie, ale to ruchy, ale to ruchy tam, żeby się tylko mi tam żaden nie zatrzymał. Andrzej, uciekaj sam, uciekaj. No jadę no. O, no mówię, żeby się żaden nie zatrzymał, a stanąć na środku górki. No. Ja nie stanąłem. Go, jeszcze mnie pyknął, jo. Ty, no co ty robisz? Daję cię jadę? No uciekło mi. Sprzęgło. O, jadźcie, ale czas. No matko. Przynajmniej świętsza. No, kurde, nie chciałem tej kamery. Gówno teraz widzę. Okej, okay, dobra, jakoś z tej wyszedłem kamery. No. Koło, cofnij się do tyłu. Dawaj. O, już powinieneś przejść. No ja mogę. Zleciało. Nie, jeszcze nie. Było blisko, cholerne psisko. Wykontrowałem to w ostatniej chwili. Wyjechałem z tych gór, a wy? No a my dopiero wjeżdżamy. No. Kajcie, stoczę się trochę, żeby... No co jest z tobą, Mikołaj? No. Poszło. Teraz kitaj do przodu.
Kurde, nagrywasz to jak? O, dobra, widzę was. Ło, no nie no, chcę zobaczyć to jak to jak robisz. No ma nie chcę zobaczyć jak to jak robisz. Ten tak, normalnie, normalnie. Co jest? Kręcasz koła i jedziesz, no. To ja wiem, ale to kurde, nieźle. Pinasz się trochę po ścianę. Jak oni, jak w rzeczywistości oni też się tak męczą jak my, no to naprawdę podziwiam. Oni jeszcze gorzej się męczą niż my. No właśnie chciałem gadać, żeby ale oni mają do dyspozycji łopaty. No, to wie jak pójdzie tutaj. Widzę, że... Tylko ja jedyny chyba nie mam kogutów. Ty nie włączyłeś? Nie mam w ogóle, nie zamontowałem. Mam tylko takie światełka. No one to nie koguty. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, widzę, jedziecie. Patrz i się łóż. Następny raz ty będziesz już drzewo. Tak jest, tam się to jeszcze śpiewa teraz. Teraz tą drogą, nie? Cały czas po prostu. Prosto asfaltem. Dobra. Dobra, tu ja wrzucam trójkę. Nie, nie, nie ma. Czwóreczka. I mój ulubiony bieg piąty. Paliwo mi się kończy. Ciekawe czy dojadę do stacji benzynowej. No raczej nie. A bo jak mi się skończy to dopiero będę tankował. Wy wystrzeliliście jak z procy, widzę. Poczuli trochę asfaltu i już heja ich nie ma. Chciałem tylko zauważyć, że tam przekręcił taki magiczny zakręt, żeby tam się któryś z was nie wyłożył. Tak. Jak no nie dobra, dobra, zakręt. Dziękuję za info. Uważaj, jak się wyłoni, uważaj, jak się wyłoni. Nie widzę żadnych magicznych zakrętów. Prostą, piękną drogę. Się nie zdziwił później. No i jestem w celu. No. Czyżbyśmy to zrobili w godzinę? No. No, tempo mamy dobre. Gdzie wy się jesteś? To co, jeszcze raz? Po który to się zrobimy? Jedziemy. O, jak się jeszcze? Jedziemy. I jeden dotarł do mety. A dobra, dobra, dobra. Co jest? Robimy obalu. Co jest? To wy tu wyczyniacie, panowie. Gajcie, gdzie ten cel był, kurde, bo ja już zapomniałem. Prosto cały czas drogą. Ja szukałem jakiegoś zakrętu, a tam nie ma żadnych zakrętów. Mikołaj, co z tobą się dzieje? O, już. Oj, załatwiony. I... Hillcop, patrzcie.
godzinę 6 minut. Godzinę 6 minut, kurde. No ja mam godzinę i... Ja mam tylko godzinę. Czas gry godzina 6 minut, z... A, czas no gry tak, godzina tak, 4 tak. minuty, 6 minut to paliwo. No. Jarek, ile ci poszło paliwa, zrzuć to paliwo? Ile? 85 litrów tu od warsztatu mi poszło. O ja, a ja mam 404. No tylko, ale ja cały czas jechałem na tych... Jakie 400? Tutaj. Czekajcie. A, czekajcie, ogólnie. Czekajcie, bo chcę tu zrobić wizytóweczkę. No ogólnie u mnie poszło 378. Wizytóweczkę sobie będziesz robił? Na co sobie będziesz robił wizytóweczkę? No. A, wiecie, no sobie, dobra. No to, słuchajcie, no trzeba zakończyć. Słuchajcie, widzicie, dojechaliśmy do końca, ja nawet nie musiałem tankować, tylko Mikołaj musiał się zatankować. No może na początku nieco tylko spieniczyliśmy sprawę ze zjazdem, ale nie było aż tak źle. W każdym razie Rosjanie dostali choinkę na święta, mają gdzie wkładać właśnie prezenty, a więc z naszej strony to będzie wszystko i życzymy wam wesołych i spokojnych świąt, a ewentualnie jeżeli ktoś ogląda to w koło Sylwestra, to także wesołego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku. Oczywiście 2016, jeżeli ktoś się ogląda w przyszłości. No i widzicie, co oni robią. Chcecie coś powiedzieć? Może Jarek pierwszy, bo on dziękujemy. Dobra, no to do zobaczenia. Ty, poczekaj, no i... A mój, powoli. Chciałeś się z tym powiedzieć, Jarek, powiedziałeś, tak? Dziękujemy. Tak, ja już powiedziałem. No, a ja chciałem tutaj, jeszcze korzystając z okazji, wszystkim widzom złożyć tutaj świąteczne życzenia. Przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. To co, co? Zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. A, pieniędzy, no tak, kasiorka musi być. No, ale nie, zrób tak, jak będzie to pieniądze, zawsze można gdzieś tam ukraść, czy jak, także ze spokojem. A jak nie, to można trochę misji porobić, to się zarobi, nie? I drewno to przewieźć mi... coś z lasu to... najumać, no. I to mówi Mikołaj. Mikołaj, który przywiózł właśnie choinkę na święta. PKS-em. Mikołaj PKS-em, bo renifery poszły na przemian. Ode mnie również wszystkiego najlepszego. Z okazji świąt wielkanocnych, bogatego króliczka i dużego jajka. Dziękuję. Do widzenia. Tak jest, w rodzinnej tutaj atmosferze, nie? Trzymajcie Cześć. Się, do następnego. Hej.